Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Halak. Słuchajcie, to jest pierwszy materiał, tak, nie mylicie się, z War Thundera. Co prawda, może troszeczkę kłamię, jeżeli mówię, że pierwszy, ponieważ kiedyś zrobiłem już materiał z War Thundera, ale miałem wtedy, powiedzmy, tam z 200 widzów. Dzisiaj, że tak powiem, oficjalnie zaczynamy nową serię. Materiałów z War Thundera na tym kanale będzie się troszeczkę pojawiało. Co prawda, głównie jestem nastawiony i nie ukrywam tego, na jednostki lądowe, natomiast do czasu wyjścia ich na pewno troszeczkę zrobię materiałów z jednostek lotniczych. I teraz tak, na początek serdeczne podziękowania dla Bajtka i polskiej całej Ferajny, czyli polskiej części community, za udostępnienie mi, czy też podarowanie tego konta. Jak wiecie, ja lubuję się w różnego rodzaju testach, sprawdzaniu, jakie możliwości dają nam konkretne rzeczy, jakie możliwości dają nam złote orły, tak zwane złota waluta w tej grze. I nie ukrywam, że właśnie tutaj będzie sporo tego. Dodatkowo, czego możecie spodziewać się? Po pierwsze, będę ogólnie pokazywał grę i to jest na początku mój cel, po to, żeby wszyscy wotowcy sobie tam spróbowali, jeżeli zechcą, ponieważ uważam, że wszystkiego trzeba po prostu spróbować, żeby sobie mniej więcej ocenić i wyrobić zdanie. Nie będę Wam czegoś odradzał, doradzał, po prostu będę prezentował swoje zdanie, jakie mam o tej grze, tak jak to jest do tej pory w przypadku WoTa. Jeżeli ktoś spodziewa się po mnie materiałów o wspaniałej grze War Thunder, no to już może praktycznie przestać oglądać ten film, ponieważ to nie będzie kanał, nie będą filmy o wspaniałej grze War Thunder, tylko to będą filmy o grze War Thunder. A czy będzie wspaniała? To się oczywiście przekonamy. Jeżeli będzie, to filmy będę piał pod niebiosa, powiedzmy, ale jeżeli będą jakieś rzeczy, które mi się nie spodobają, to jak najbardziej również o nich się dowiecie. I jeszcze ze spraw organizacyjnych, słuchajcie moi drodzy, do tych wszystkich filmów będę jak zwykle potrzebował pomocy graczy innych, czyli jeżeli macie tutaj, dodajecie sobie znajomych i tak dalej, to radzę Wam dodać sobie moje dwa konta, na których testy różnego rodzaju, głównie testy będą na tym koncie przeprowadzane, z racji tego, że mam tutaj dostęp do wszystkich samolotów, a także do dużej ilości złotych orłów. Oczywiście nie zamierzam tych wszystkich złotych orłów wydać na samoloty, ponieważ muszę przykisić ogromną ich część, no po prostu na czołgi, bo to głównie o testowanie czołgów mi chodzi. Będziemy sprawdzać jakieś taktyki na mapach, będziemy sprawdzać załogi, pancerze tych czołgów, także wtedy złote orły jak najbardziej się przydadzą, ale mówiłem o znajomych właśnie. Otóż moi drodzy, jeżeli macie takie życzenie, będzie mi bardzo miło, jeżeli dodacie do znajomych zarówno moje konto zwykłe, a konto zwykłe wiadomo nazywa się Hallak, jak i to konto, które się nazywa, tutaj macie tą nazwę, brzydka nazwa, szkoda, że tego nie można zmienić. W każdym razie tych dwóch urwisów, czyli Hallaka i Level WT Test 436, możecie sobie dodać do znajomych. Na pewno będę korzystał zarówno z Waszej wiedzy, oczywiście tych, którzy już zjedli zęby na War Thunderze, jak i będę próbował robić jakieś testy z Wami, być może jakieś wspólne misje, być może jakieś wspólne taktyki będziemy omawiali. Wszystko jest do zrobienia. Materiały z War Thundera będą się troszeczkę różniły od WoTa, ponieważ tutaj bardziej będę zahaczał o historię. Na przykład, jeżeli będzie seria Pod lupą, a na pewno taka seria będzie, to również będzie przedstawiony rys historyczny danego pojazdu. Z bardzo prostej przyczyny. W War Thunderze głównie są pojazdy, które brały udział w jakichś tam działaniach, więc dostępnych jest sporo monografii, sporo różnego artykułów, z których będę mógł czerpać i przedstawiać Wam, oprócz oczywiście pojazdu, który jest w grze, to jeszcze powiedzmy, jak to wyglądało wszystko naprawdę. Większość z moich widzów to ludzie młodzi. Myślę, słuchajcie, że odrobina historii nigdy jeszcze nikomu nie zaszkodziła i tym razem też tak będzie. Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze tylko jedna bardzo ważna rzecz. Mianowicie, jest tutaj pewna opcja. Bardzo żałuję, że tej opcji nie ma w WoTie. Po kliknięciu na menu jest tutaj invitation, coś takiego. Otóż każdy ma swój kod, taki jakby zaproszeniowy, taki link. Jeżeli ktoś kliknie na ten link i zarejestruje się po kliknięciu,
to dostaje automatycznie 50 złotych orłów, ale to nie jest koniec i to nie jest najlepsze wcale. Otóż, jeżeli ten gość, który się zaloguje, zarejestruje, będzie grał dalej na tym koncie, to profity zaczną płynąć dla tego, dla tej osoby, która ten link udostępniła. Co to oznacza? Jeżeli gość osiągnie, zwróćcie uwagę, piąty poziom w jakiejkolwiek nacji, to na konto tego, który dał link, wpłynie 50 tysięcy tego srebra. To tam nie jest aż taka duża kwota, ale najlepsze jest później. Mianowicie, jeżeli ten gość osiągnie 10 poziom, no to kurczę, dostajemy 100 złotych orłów, a to już jest fajne. A jeżeli ktoś maksymalny 20 osiągnie, wtedy aż 500 złotych orłów wpływa na właściciela tego linka. Jeżeli 10 gości osiągnie poziom 10, wtedy dostajemy unikalny slot na dodatkową załogę. Jest to super sprawa i naprawdę, tak jak wspominałem, bardzo żałuję, że nie ma tej opcji w WoCie. Dlatego pod moimi filmami i na moich filmach zawsze będą takie linki, po kliknięciu których, jeżeli ktoś się z Was zarejestruje, to dostanie 50 tych złotych orłów, a jeżeli będziecie dalej grać, to wtedy ja będę, moja kabza będzie rosła i na moje konto będą wpływały po prostu te pieniądze, jeżeli tam osiągniecie ten właśnie piąty, dziesiąty albo dwudziesty poziom. Super sprawa. Jeżeli macie normalnie logować się na stronie i nic z tego nie mieć, no to lepiej, żeby Hallakowi kap zarosła, prawda? Także za każdego takiego widza, który po prostu u mnie kliknie, ja będę kiedyś tam w przyszłości miał jakieś profity. Uważam, że opcja jest rewelacyjna. Oczywiście nie jest to opcja tylko dla mnie, ale opcja jest dla wszystkich. Dla każdego z Was. Jak już sobie założycie to konto, to każdy właśnie tutaj ma ten kod. Jak sobie tutaj kliknie, to tutaj właśnie jest ten link. I możecie, jak macie swoich znajomych albo macie konta na YouTubie, spokojnie ten link gdzieś tam koło filmiku, takie dymki można robić, można sobie dodać. Jeżeli jakiś z Was znajomy albo jakiś Wasz widz, czy ktoś z rodziny, no nie wiem, ktokolwiek, jeżeli kliknie w niego i zarejestruje się przez ten link, to później w przyszłości, jeżeli będzie wytrwałym graczem, będziecie mieli z tego jakieś profity. Super, super sprawa. Dobra, to tyle chciałem tylko powiedzieć. To jest wstępny materiał, takie sprawy organizacyjne tylko. Kolejny materiał, już traktujący o samej grze, będzie chyba jeszcze dzisiaj, bo już go za chwileczkę nagram. A na razie, moi drodzy, to wszystko. Żegnam się z Wami i do usłyszenia w przyszłym odcinku.